myślę, że wiele tematów się nie zmieni. No na pewno oczywiście będzie, znaczy rola sztucznej inteligencji jak najbardziej dalej będzie dosyć istotna w farmacji w kontekście wsparcia pracy naszej jako czy marketingów, czy zespołów sprzedażowych. Broń Boże nie zastąpienia, bo to na to się kompletnie nie zanosi. No i poza tym oczywiście trendy rynkowe, kwestie refundacyjne, gdyż tutaj dosyć duże zmiany się prawdopodobnie zapowiadają. No i ogólnie cała kwestia ochrony zdrowia i umiejscowienia w farmacji, chociażby w całym planie polityki bezpieczeństwa państwa, gdzie no, dostępność do leków czy zachowanie ciągłości dostępności jest kluczowe i dlatego no, jako firma taka jak Radament, która jest firmą polską, dużo produkuje w Polsce, no, musi tutaj być, jest bardzo ważnym partnerem. Ja myślę, że to jest trend no, trochę przejściowy. Takich trendów marketingowych już trochę widzieliśmy. Zresztą wystarczy spojrzeć, niektórzy influencerzy, na szczęście nie z branży farmaceutycznej, niekoniecznie dobrze kończą swoje kariery. Więc myślę, że to po prostu będzie każdy, tak jak każdy inny element marketingu, a jak bardzo istotny, no to się okaże w przyszłości. No największym wyzwaniem to jest partnerska współpraca, aby każdy osiągał korzyści biznesowe. Bardzo ważne są dane i właściwa analiza, wyciąganie właściwych wniosków i partnerskie dzielenie się z kontrahentami, tak aby obie strony uzyskiwały korzyści biznesowe po prostu. Czy oczywiście jest wiele segmentów. No ja mam przyjemność głównie pracować z aptekami, więc oczywiście się opiera na szeroko pojętej edukacji. Farmaceuci jako jeden z zawodów medycznych bardzo potrzebują bardzo merytorycznego wsparcia edukacyjnego. Chociażby też dlatego Adamet od dłuższego czasu prowadzi portal Adamet Expert, gdzie takie bardzo wartościowe treści merytoryczne są udostępniane, tak farmaceutom, jak i lekarzom, zresztą również i pielęgniarkom, więc od strony farmaceutów, od strony pacjentów, no to oczywiście zapewnienie dostępności leków, które wcale nie jest takie oczywiste i też tutaj Adamet jako co wspomniałem, polska firma, no bardzo wspiera polskich pacjentów, aby ta dostępność była w pełni. No i oczywiście kwestie marketingowe, no to jest spójnej, compliance'owych przekazów marketingowych, tak aby też pacjent miał korzyść z przyjmowanych leków.